Obchody zainaugurowała msza święta w miejscowym kościele. Po niej uczestnicy przemaszerowali do budynku szkoły. Tam nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Boże, pobłogosław ten pamiątkową tablicę, którą umieszczamy w szkole podstawowej imieniem Marii Konopnickiej w Płocku. Nas tu obecnych, tych, którzy tu modlą się, niech dotknie Boże błogosławieństwo, a z mali nauczyciele pracownicy szkoły, niech doświadczą pokoju wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jest to podniosła dla nas chwila. Dlatego dziękujemy za obecność tak wielu znamienitych gości. Przygotowując się do tej uroczystości, uświadomiliśmy sobie, że właśnie w tym czasie 75 razy witaliśmy wrześniowy początek roku szkolnego. 75 razy cieszyliśmy się innymi miesiącami, nadchodzącą jesienią, zimą, Bożym Narodzeniem, wiosną, początkiem lata i wakacji. Wpisani w niepojęty plan wydarzeń obserwowaliśmy barwny pochód dzieci, które przychodziły niepewne i nieśmiałe, a z upływem lat stawały się nastolatkami i opuszczały nasze mury. Szanowni Państwo, długa jest lista osób, które w minionym stuleciu zapisały się na kartach historii Kłodzkiej Szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali, której oddali serce i entuzjazm. Dzięki temu nigdy nie była ona jedynie miejscem czy instytucją publiczną, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli historię naszej szkoły. To dzięki Wam możemy dzisiaj obchodzić ten wyjątkowy jubileusz. Wyróżnionych zostało wiele instytucji, firm i osób prywatnych, które na przestrzeni lat zasłużyły się dla rozwoju placówki, wspierają ją finansowo, materialnie i zwyczajnie dobrym słowem. Wyróżniony został m.in. wójt gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak. Urząd jest organem prowadzącym szkołę. Serdecznie dziękuję obecnej pani dyrektor za współpracę, za wszystko, co możemy robić dla dobra szkoły. Ale chciałbym również podziękować pani dyrektor Dominice Lewandowskiej, byłej pani dyrektor, za długoletnią pracę w tej szkole, za ponad 30 lat pracy na stanowisku dyrektora, ze mną współpracy 17 lat. Pani dyrektor, za wszystko dziękuję, za to, co udało nam się wspólnie zrobić dla dobra tutaj szkoły w Kłodzku, otoczenia wokół, udało nam się boiska wybudować. Na pewno jeszcze wiele potrzeb jest, ale w przyszłości z nową panią dyrektor będziemy dalej realizować te plany, które mamy. Ja się cieszę, że jest pomoc zewnętrzna, nie tylko samorządu gminy Sieradz, ale również lokalnej społeczności. Również dziękuję tutaj druhom strażakom, że też się włączają w pomoc i koło gospodyń aktywnie działa, pomaga tutaj. No, cieszę się bardzo, że taki piękny jubileusz jest tutaj w Szkole Podstawowej w Kłodzku. Naszym wymarzonym prezentem jest jej rozwój. Chcemy, żeby pozyskiwać środki, chcemy inwestować w nasze dzieci, wyciągać z nich potencjał. Także dzisiejsza młodzież jest naszym największym prezentem. No i absolwenci, ci wszyscy goście, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Świadczy to o wadze, jaką przywiązują do tradycji, do szkoły, do nas. Cieszymy się z tego. Na ręce pani dyrektor spłynęło wiele gratulacji i życzeń dla szacownej jubilatki. Życzenia m.in. starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora, sieradzkich łącznościowców i zaprzyjaźnionych szkół z terenu całej gminy. To jest piękny jubileusz, jubileusz tak zwanych wspomnień. Tego, co było na samym początku i tego, co jest dzisiaj. Ja bardzo się cieszę jako starosta sieradzki, że mamy na terenie powiatu sieradzkiego wiele szkół. Wiele szkół, które mają takie grube lecia, gdzie naprawdę widać, że powiat sieradzki od zamieszłych czasów, jeżeli tak można powiedzieć, do tej najmłodszej młodzieży, bo dla Was to są już zamieszłe czasy, gdzie wychowywało się w tych szkołach wiele pokoleń Waszych pradziadków, dziadków, babć, mam i teraz jesteście i Wy.
Dlatego ja bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Powiatu Sieradzkiego gratuluję, życzę wszystkiego dobrego, życzę, aby szkoła dalej się rozwijała, a cóż, później po skończeniu tej szkoły zapraszam do szkół średnich, czyli do szkół powiatowych. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, niech szkoła się rozwija i bądźcie tutaj, czujcie się dobrze i bądźcie spokojni. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły oraz uczniom dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych, wypracowanych pięknych tradycji, szacunku dla przyszłości oraz powszechnego uznania, jakim cieszy się placówka. Życzymy Państwu utrzymania wysokiego poziomu realizacji marzeń i planów, wsparcia i zrozumienia, naukowego entuzjazmu, satysfakcji z codziennej pracy oraz poczucia, że odpowiedzialnie i z pasją tworzycie wspólne dzieło dla siebie i przyszłych pokoleń. Z najlepszymi życzeniami. Bardzo dziękuję, szanowna koleżanko. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję, że ten rok intensywnej pracy, bo tak naprawdę prawie rok temu spotkałyśmy się po raz pierwszy. Miałyśmy okazję też pracować jako wizytator i dyrektor i wiem o tym, że dokładała Pani zawsze wszelkiej staranności ku temu, aby ta szkoła funkcjonowała jak najlepiej. Gratuluję Pani tego pięknego jubileuszu, ale w tym miejscu chciałabym również zwrócić się do byłej Pani dyrektor, Pani Danusi Lewandowskiej, bo z nią miałam okazję również współpracować i była to naprawdę przemiła współpraca. Gratuluję wszystkim Państwu tego przepięknego jubileuszu. Pani wójcie, naprawdę szkoła, o której warto mówić i warto, że tak powiem, przy każdej możliwej okazji się nią chwalić. Gratuluję. W imieniu dowódcy brygady chciałbym bardzo podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego zarówno Wam, młodym, bo to tak naprawdę to jest Wasze święto. Wszystkiego najlepszego Wam, wszystkiego najlepszego wszystkim nauczycielom. Uroczystości towarzyszyło wręczenie nagród uczniom biorącym udział w konkursach oraz występy artystyczne wychowanków szkoły. Uczestnicy po zakończeniu uroczystości mogli zwiedzać wystawy pokonkursowe i zapoznać się z prezentacją 75-letniej historii szkoły. Warto przy tym wspomnieć, że początkowo szkoła mieściła się w niewielkim drewnianym budynku. Uczęszczała do niej obecna dyrektor placówki. Moja przygoda ze szkołą zaczęła się, gdy miałam 6 lat i trafiłam do zerówki. Wspominam bardzo miło ten czas pana Sławka, który był naszym wychowawcą. Tych wspaniałych ludzi, których wtedy poznałam, nasze przyjaźnie przetrwały do dziś. Następnie były czasy młodości, codzienne wyjścia na boisko, zabawy, gry podwórkowe, no i oczywiście kibicowanie w najlepszym miejscu, jakie wtedy było. Starsi pewnie wiedzą, czy to był kosz na śmieci. To było naprawdę nasze ulubione miejsce, choć nauczyciele zawsze mówili, proszę tam nie wchodzić i nas z niego wyganiali. Następnie zdarzyło się coś bardzo ważnego. Zaczęliśmy zauważać, że za naszym płotem powstają mury. Powstają mury naszej nowej szkoły. Byliśmy bardzo wzruszeni. Potrzebowaliśmy tego. Chcieliśmy tego, nasi rodzice, nasz komitet, nasze władze doprowadziły do tego, że ta szkoła powstała. Przy rozmowach z koleżankami, z przyjaciółmi, z rodzicami, z nauczycielami, tak, przywołujemy te chwile, które są dla nas ważne, które kształtowały naszą osobowość.
Uroczystość zwieńczył poczęstunek jubileuszowym tortem, którym częstowano uczestników urodzin Kłodzkiej 75-latki.